Witam ponownie. Dzisiaj bardzo trudna lekcja, długa i trudna. Wprowadzimy nowy wektor opisujący pole elektryczne, wektor indukcji elektrycznej i skorzystamy z jego własności do obliczenia indukcji, między innymi indukcji wokół punktowego ładunku oraz indukcji pola wytworzonego przez nieskończenie wielką płaszczyznę naładowaną równomiernie ładunkiem. Znaczy to drugie potrzebne nam jest jako wstęp do opisu kondensatora płaskiego. No i przejdźmy już do rzeczy. Więc tematem jest właśnie wektor indukcji elektrycznej. I zdefiniujemy go na przykładzie pola jednorodnego, wtedy jest to najprościej. Więc załóżmy, że mamy linię jednorodnego pola elektrycznego, to są te linie równoległe i równoodległe. One pokazują, że taki układ linii pokazuje, że wektor natężenia w każdym punkcie tego pola ma taki sam kierunek, zwrot i wartość. Czyli na umieszczony w każdym punkcie taki sam ładunek działa taka sama siła co do wartości, kierunku i zwrotu. I teraz w tym polu elektrycznym umieścimy dwie płaskie, bardzo cienkie, równoległe do siebie i przylegające do siebie płytki wykonane z przewodnika. I teraz, jeżeli te płytki umieścimy, no, tam z przewodnika są, to na swobodne elektrony znajdujące się w tych płytkach będzie to pole elektryczne działało siłą, czyli na swobodne elektrony będzie działało siłą przeciwną, bo to są ładunki ujemne, mają ładunki ujemne elektrony, będzie działało siłą przeciwną do wektora natężenia, czyli przeciwnie do natężenia. I jak te płytki do siebie przylegają, to te płytki, to właśnie elektrony z jednej płytki, te swobodne, część z nich, oczywiście nie wszystkie, przejdą na drugą płytkę. No to na tej płytce, z której ubędzie nam elektronów, pozostanie nadmiar ładunku dodatniego, bo wcześniej te płytki były elektrycznie obojętne. I teraz, aby zdefiniować wektor indukcji elektrycznej oznaczony symbolem D, musimy teraz te płytki tak ustawiać w tym polu, w takiej ustawiać, żeby jak największy ładunek przepłynął z jednej płytki na drugą. To zdarzy się wtedy, gdy te płytki będą właśnie prostopadle ustawione do linii pola elektrycznego. Wtedy z tej płytki z prawej strony swobodny elektron, część z nich oczywiście, przepłynie na drugą płytkę. Dlaczego tylko część? Bo im silniejsze jest to pole elektryczne, tym większa siła działa na te elektrony, więc tym więcej ich tu przepłynie, tak? Ale spójrzmy, że jak tu jakiś elektron stąd przepłynie na tą drugą płytkę, czy przemieści się na drugą płytkę, no to tu pojawi się nadmiar ładunku dodatniego, który będzie ten elektron przyciągał. Początkowo, gdy mało elektronów przepłynie, to ta siła, jaką te ładunki dodatnie przyciągają te ładunki ujemne, jeszcze będzie mniejsza od siły elektrycznej związanej z tym polem zewnętrznym, ale przy pewnej ilości, im więcej tego ładunku, tych elektronów przepłynie, tym tu będzie więcej ładunku dodatniego i tym ta siła działająca na te elektrony wtedy w przeciwnym kierunku, czyli zgodnie z natężeniem, będzie coraz większa, aż w pewnym momencie zrównoważy siłę elektryczną pochodzącą od tego pola zewnętrznego. Czyli im silniejsze jest to pole elektryczne, tym więcej ładunku musi przepłynąć, żeby ten ładunek dodatni, który tu pozostał, zrównoważył tą siłę elektryczną pochodzącą od tego pola zewnętrznego. Czyli widzimy, że ta ilość ładunku, która przejdzie z jednej płytki na drugą, w jakiś sposób mówi nam o tym, czy to pole jest silne, czy słabe. Ten ładunek, który przepłynął z jednej płytki na drugą, nazywamy ładunkiem indukowanym. Indukowany najczęściej to jest w zastępstwie słowa przesunięty. Czyli ładunek indukowany, ten dodatni, zostanie na tej płytce jednej, a ujemny na tej drugiej. I właśnie przy takim ustawieniu tych płytek prostopadłych do linii pola najwięcej ładunku przejdzie z jednej płytki na drugą. Właśnie te swobodne elektrony częściowo przepłyną z tej płytki z prawej strony, w tym przypadku na płytkę z lewej strony. I definiujemy teraz właśnie
wektor indukcji jako wektor prostopadły do właśnie takiego ustawienia płytek, gdy na nich gromadzi się największy ładunek. Zwrot tego wektora będzie od płytki naładowanej ujemnie do płytki naładowanej dodatnio, tak tu widzimy, a wartość musimy powiązać właśnie z tą ilością ładunku, żeby się uniezależnić od pola powierzchni tych płytek, to odniesiemy ten ładunek do jednostkowej powierzchni, czy podzielimy ten ładunek przez pole powierzchni. No i teraz zdefiniujemy już ten wektor indukcji. Właśnie już zdefiniowaliśmy, teraz zbierzemy te wszystkie własności jeszcze raz. Czyli wektor indukcji elektrycznej jest prostopadły do płaskich, bardzo cienkich, przylegających do siebie płytek wykonanych z przewodnika, ustawionych tak, aby gromadził się na nich jak największy ładunek. Zwrot wektora indukcji jest od płytki naładowanej ujemnie do płytki naładowanej dodatnio. Wartość indukcji elektrycznej równa jest stosunkowi ładunku indukowanego na jednej z płytek do pola jej powierzchni, czyli wartość teraz D. To jest ładunek indukowany na jednej z tych płytek przez pole powierzchni płytki. No to jednostka z tego wynika teraz indukcji elektrycznej. To jest jednostka licznika, czy jednostka ładunku, to jest kulomb. Jednostka mianownika to jest metr kwadrat, czy kulomb przez metr kwadrat. No i właśnie dlaczego mówimy o tym wektorze indukcji? Ponieważ dla wektora indukcji obowiązuje... zanim o prawie Gaussa powiem, bo właśnie już zamierzałem to zrobić, to za szybko, musimy jednak zdefiniować pojęcie strumienia indukcji elektrycznej. Zresztą to jest bardzo ważne pojęcie, bo również w polu magnetycznym będziemy definiowali strumień wektora indukcji magnetycznej. Bardzo ważne pojęcie właśnie, strumień przy opisie pola elektrycznego i pola magnetycznego, właśnie pojęcie strumienia wektora opisującego to jedno i drugie pole jest bardzo ważną wielkością. Teraz czym będzie ten strumień wektora indukcji elektrycznej? No my po prostu szukamy wielkości fizycznej, która będzie wprost proporcjonalna do ilości linii pola przechodzących przez daną powierzchnię. Po prostu my znajdziemy, właśnie wymyślimy taką wielkość, żeby im większa będzie wartość, szukamy wielkości, że jak ona będzie na przykład 3 razy większa, to znaczy, że przez daną powierzchnię przechodzi 3 razy więcej linii pola. O. I teraz również zdefiniujemy tą nową wielkość na przykładzie pola jednorodnego, wtedy jest też najłatwiej. Więc tu mamy linię jednorodnego pola elektrycznego, czy są równoległe i równoległe i równoodległe. I teraz umieszczamy w tym polu powierzchnię płaską. To jest powierzchnia, co my widzimy, jak to powiedzieć. Znaczy my tą powierzchnię widzimy w rzucie. Hałasuje. My tą powierzchnię widzimy w rzucie, czyli tak naprawdę, tylko muszę jakoś pokazać. O, czyli ta powierzchnia jest ustawiona w ten sposób, tak jak ta linijka, prostopadle do kartki, tak? I my tylko widzimy przekrój tej powierzchni. I narysujmy teraz dla tej powierzchni, znaczy najpierw narysujmy wektor indukcji. No wektor indukcji jest zgodny z liniami pola, więc wektor indukcji jest równoległy w tym punkcie do linii pola. I teraz zdefiniujmy wektor powierzchni. Wektor powierzchni będzie to wektor prostopadły do powierzchni o wartości równej polu tej powierzchni. Czyli widzicie, że nawet definiuje się powierzchnię jako wielkość wektorową. Czyli jak gdybyśmy znali ten wektor powierzchni, to wiemy, że powierzchnia, którą on opisuje, jest do niej prostopadła. No ale tu widzimy, że jeszcze nie zdefiniowaliśmy zwrotu tego wektora. To zwrot wektora powierzchni wybieramy dowolnie, ale w polu elektrycznym najczęściej wybieramy tak, żeby tworzył ten wektor powierzchni kąt jak najmniejszy z liniami pola, czyli nie w drugą stronę, bo wtedy ten kąt byłby tu większy niż 90 stopni, tylko właśnie ten kąt będzie
momencie, czyli w tę stronę kierujemy prostopady do powierzchni, ten wektor powierzchni, ponieważ tworzy z liniami pola, również z wektorem indukcji, najmniejszy kąt. Czy najczęściej wybieramy zwrot tak, żeby wektor powierzchni tworzył z liniami pola jak najmniejszy kąt. A najczęściej to dowolnie, to w zależności od tego, jak jest nam wygodnie. No i teraz narysujmy teraz drugą powierzchnię. To jest ta powierzchnia, która jest, ona jest tak ustawiona prostopadle do linii pola, tak ta linijka. Także widzimy tylko jej taki przekrój. I te dwie powierzchnie są ze sobą powiązane, że ta powierzchnia jest prostopadła do linii pola, czy ta powierzchnia jest prostopadła do linii pola i powiemy tak i przez powierzchnię tą o polu S i polu S prostopadło przechodzi tyle samo linii pola. Zresztą tą powierzchnię teraz nazwiemy trochę mądrzej, że ta powierzchnia to jest rzut prostopadły tej powierzchni na płaszczyznę prostopadłą do linii pola, czyli ta powierzchnia o polu S prostopadła to jest rzut prostopadły tej powierzchni na płaszczyznę prostopadłą do linii pola. No i teraz właśnie próbujemy definiować. Więc zauważamy, że przez tą powierzchnię o polu S i tą powierzchnię o polu S prostopadłą przechodzi tyle samo linii pola, a gdybyśmy mieli inną powierzchnię, jakieś S1 czy S2, tam S3, w tym samym polu umieszczoną, ale taką, dla której pole tego rzutu byłoby dwa razy większe, to przez tą inną powierzchnię przechodziłoby dwa razy więcej linii pola. Czyli doszliśmy do wniosku, że ta ilość linii pola przechodzących przez daną powierzchnię w danym polu elektrycznym jest wprost proporcjonalna do właśnie tego pola S prostopadłe, czyli do pola rzutu prostopadłego tej powierzchni na powierzchnię prostopadłą do linii pola. Tam dużo tego słowa prostopadłe jest, ale no tak to jest. Czyli jeszcze raz, to S prostopadłe, czy ta powierzchnia o polu S prostopadłe to jest rzut prostopadły tej powierzchni na powierzchnię prostopadłą do linii pola. I jak dla innej powierzchni pole tego rzutu jest dwa razy większe w danym polu elektrycznym, to przechodzi przez tą inną powierzchnię dwa razy więcej linii pola. Czyli ta liczba linii pola przechodzących przez daną powierzchnię jest do tej wartości S prostopadłe na pewno wprost proporcjonalna. No teraz podsumujmy jeszcze raz to, co to powiedziałem. Więc jeszcze raz tu mówię, szukamy wielkości wprost proporcjonalnej do ilości linii pola przechodzących przez daną powierzchnię. Powierzchnia o polu S prostopadłą jest rzutem prostopadłym powierzchni o polu S na płaszczyznę prostopadłą do linii pola. Przez obie powierzchnie przechodzi tyle samo linii pola. To już mówiłem wcześniej. No i teraz to N to będzie liczba linii pola. Już stwierdziliśmy, że ona jest wprost proporcjonalna do pola tego rzutu prostopadłego. A teraz znajdźmy związek między tym polem tego rzutu prostopadłego, a tym powierzchnią tej głównej powierzchni, tak? Czyli polem powierzchni tej powierzchni, przez którą chcemy obliczyć liczbę przechodzących linii pola. No to podzielmy przez siebie S prostopadła przez S. No to musimy jeszcze tu wrócić. Jak podzielimy przez siebie wartość tej powierzchni przez wartość tej powierzchni, no to uwaga, że to S prostopadła to nie jest długość tego boku, a S to nie jest długość tego boku. Załóżmy, że nasza powierzchnia ma kształt prostokąta i ten drugi bok to jest ten bok, którego nie widzimy, jest tam prostopadły do kartki jest. No to ten pole, wartość, długość tego boku, który jest prostopadły do kartki, dla obu tych powierzchni jest taka sama. Czy pole tej S prostopadłe to byłoby długość tego boku, jak z długość tego boku niewidocznego, a pole to S to byłoby długość tego boku przez długość tego boku niewidocznego, który jest taki sam jak ten bok tu też niewidoczny dla powierzchni S prostopadłe. Czyli jak podzielimy przez siebie teraz te dwie powierzchnie, to skróci się nam długość tego boku, którego tu nie widzimy, i zostanie tylko stosunek tego boku do tego boku, a to jest stosunek tego boku do tego boku, to jest cosinus tego kąta alfa. A kąt alfa
to jest kąt również między wektorem D i wektorem S. Tu można wykazać z faktu, że suma kątów w trójkącie jest 180, albo skorzystać też z tej własności, że kąty o ramionach wzajemnie prostopadłych są równe. I ramiona tego kąta są prostopadłe do ramion tego kąta. No bo to ramię jest prostopadłe do tego, a to ramię jest prostopadłe do tego. Czyli te ramiona są prostopadłe do ramion tego kąta, to te dwa kąty są takie same. Jeżeli to jest alfa, to też jest alfa. To jeszcze raz, czyli stosunek pola tego S prostopadłe do S to jest kosinus alfa, z tego S prostopadłe to jest S kosinus alfa, a kąt alfa to jest kąt między wektorem indukcji i wektorem powierzchni. Czyli podsumowujemy, że to S prostopadłe jest równe S razy kosinus kąta między D i S. No tak, ale teraz gdybyśmy to nie zmieniali pola powierzchni, to ta sama powierzchnia byłaby, ale zmienilibyśmy pole elektryczne, też na jednorodne, ale o indukcji większej, dwa razy większej. No to zgodnie z definicją linii pola, wartość natężenia, ale również wartość indukcji jest wprost proporcjonalna do gęstości linii pola. Jeżeli linię pola dwa razy silniejszego, musi rysować,